Cześć Wam, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, zaczynamy podróż. Jak słyszycie, niestety moje gardło jest jakie jest. Straciłem głos w momencie, kiedy nagrywałem 2 tygodnie do przodu. Straciłem zupełnie głos i stąd muszę mówić szeptem. Muszę oszczędzać gardło, także prawdopodobnie w podróży nie będę miał możliwości, żeby cokolwiek powiedzieć. Także będzie, podejrzewam, że narracja z tego, co widziałem, co zobaczyłem, co odczuwałem. Nie mam innego wyjścia, ale myślę, że już w poniedziałek, dzisiaj mamy sobotę, w poniedziałek głos mi powróci, będę mógł coś więcej powiedzieć. Trzymajcie się. Cześć Wam, witam Was bardzo serdecznie, jestem w Jarosławiu, tymczasowo na weekend. Jak słyszycie, moje gardło brzmi już lepiej, mam delikatną chrypkę. Niestety, mam teraz zatkany nos, osłabienie. No cóż, Ferwex, Akatar, pełen zestaw leków. Mam nadzieję, że to coś mi pomoże. Musi, bo w poniedziałek wyjeżdżam dalej. A co będzie dalej, to już zobaczycie później. Na razie powiem to, co się działo w trakcie trasy. Mianowicie, pomijając fakt, że w samym pociągu trwały bardzo zacięte rozmowy, jak nie jedna, to druga osoba rozmawiała przez telefon i to dość głośno. Nie byłem to ja, to od razu mówię. I jeszcze jedna sprawa. Wyobraźcie sobie, była taka scenka na dworcu. Tego akurat nie nagrywałem. Bałem się wyciągnąć komórkę. Bałem się wyciągnąć kamerę. Na dworcu, wiadomo, różnie z tym bywa. Była taka scenka, nie wiem czy kojarzycie, właśnie zapomniałem też tytułu filmu, gdzie niepełnosprawny mężczyzna nie może opiekować się swoim dzieckiem. Zabierają mu to dziecko, on walczy o to dziecko. Podobna sytuacja, może nie do końca o walkę chodziło, ale wszedł mężczyzna na dworzec w poszukiwaniu gazety. Miał problem z poruszaniem się. Nie wiem, czy to jest jakiś częściowy paraliż, czy jakieś porażenie. Nie będę w to wnikał. Miał problem z poruszaniem się i problemy z mówieniem. Także posługiwał się językiem migowym. A najciekawsze i najbardziej wzruszające było to, że jego tłumaczką była jego prawdopodobnie córka. Taka mała dziewczynka, niedorastająca tak naprawdę dorastająca tak naprawdę do brzucha mniej więcej, nie będę nie mówił konkretnie, mniej więcej do pępka dorasta, tak? Taka niziutka dziewczynka. I wyobraźcie sobie, ona nie była zawstydzona w żaden sposób, normalnie z nim rozmawiała, normalnie z nim się przemieszczała, pomimo tego, że on się dziwnie poruszał, że on dziwnie mówił, pokazywał językiem migowym, miał problem po prostu z komunikacją. Ona się go nie wstydziła, ona chodziła obok niego i w razie czegoś, jeżeli ktoś go nie rozumiał, tłumaczyła. I to jest bardzo fajna sprawa, bardzo, bardzo, bardzo wzruszająca sytuacja była. Rzadko takie coś się widzi.
A wracając jeszcze może do tych przyjemniejszych spraw, jeżeli chodzi o samą podróż, minęła mi w miarę ciekawie, sympatycznie. Miałem na kolanach, właściwie na specjalnej półeczce, miałem laptopa. Miałem możliwość podłączenia go do gniazdka, tak więc bez problemu mogłem pograć w The Sims 4. No jakby nie inaczej, musiałem. Także pograłem sobie w The Sims 4. Troszeczkę podpisywałem wam na komentarze. Nie było źle. Warunki były dość ciekawe w tym pociągu. To był jakiś Intercity, czy Interregio, chyba Intercity. Ale bardzo fajnie zrobiony. Jakby przeszklone drzwi, które automatycznie się otwierały. Holender jasna, nie poznaje Polski, naprawdę nie poznaje PKP, nie poznaje tego naprawdę. To jest zupełnie chyba inny kraj. Zupełnie inna jakość. Właśnie sobie wszedłem do toalety, ja wchodzę do tej toalety z przyjemnością. Ale nie dlatego, że przyjemne było ulżenie sobie, to też, ale nie wnikajmy. Bardzo ładne warunki, była umywalka nawet, a w umywalce była czysta woda. No i przede wszystkim też, nie wiem czy wiecie, kiedyś tak naprawdę z pociągów te odpady trafiały prosto na tory. Teraz rzeczywiście tam jest własny system, wewnętrzny system tego prowadzenia. Nie ma czegoś takiego, że to co zrobimy leci na tory. Nie ma takiej opcji. Dobra, nie przedłużając już, pokażę wam tylko na szybko pokój, w którym będę przebywał przez weekend, a w poniedziałek już wyruszę w dalszą trasę i wrócę tutaj prawdopodobnie może za tydzień, może półtorej. Zerknijcie sami.